Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maget. Witam Was tym razem z mojej piwnicy, nie sportu. I dzisiaj troszeczkę tak bardziej wędkarsko, może nie z nadwody, ale chciałem sobie tutaj omówić troszeczkę sprzętową stronę mojego dosyć budżetowego wędkarstwa. Otóż, szanowni Państwo, do tej pory ja sobie korzystałem z takiej oto torby. Ja wiem, że oświetlenie jest kiepskie, bo świeci prosto z góry, ale niestety lepszego tu w piwnicy nie mam. To jest torba, którą kupiłem za jakieś tam, nie wiem, 50 może złotych z Jacksona. I co o tej torbie można powiedzieć? Tu był podwójny suwak. Pierwszego dnia ten suwak się, na pierwszym wyjściu nad wodę, ten suwak jeden odleciał. Został jeden i teraz trzeba naprawdę dołożyć wielkich starań, żeby ten suwak się zasunął, bo się rozjeżdża. No ale jeżeli się uda, to coś tu ostatecznie można włożyć, z czego się za bardzo nie korzysta. Mam takie przypony, długopisy, takie rzeczy. Ogólnie ostatnio nad wodą chodziłem z tą klapą otwartą w ten sposób, żeby szybciej mieć dostęp do tego, co jest w środku. Ogólnie aż tyle rzeczy naraz nie noszę, bo nagrywam to już drugi raz. Pierwszy raz nie mówiłem nic, tylko chciałem dołożyć potem gadkę, a teraz stwierdziłem, że nagram to jeszcze raz. I tak, odkrywanie tej klapy, mając tą torbę na ramieniu, jest dosyć niewygodne. Tym bardziej, że to jeszcze się otwiera i wypada, co tam w środku jest. Więc często mam ją tak, ostatnio przynajmniej. Co ja w tej torbie, szanowni Państwo, mam? No, rozwieracz, wiadomo, bo to torba spinningowa, także rozwieracz musi być. Gdzieś tu miałem szczypce, ale je chyba przełożyłem na chwilę obecną. No i nóż, wiadomo, żeby coś tam przeciąć, uciąć i takie rzeczy. Do tego jakieś pudełka. Korzystałem do tej pory. To jest pudełko takie podwójne z AliExpress za 8 zł. Powiem Wam szczerze, polecam gorąco. Jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to... O! Jedna strona. Druga strona. Całkiem przyzwoity sprzęt. Tak, za takie pieniądze, to powiem Wam, jestem zadowolony. Do tego są tu jeszcze jakieś, widzicie, otworki, żeby to się wentylowało, nie parowało się, jak jest mokre coś. Całkiem spoko pudełko. Ale co tam jeszcze? No jakieś takie pudełka ze sklepów budowlanych, takie tanie, żeby coś tam włożyć. Ogólnie taka amatorka trochę. Mam też jeszcze jedno takie tutaj w tej torbie. Ja zamieniam te pudełka, bo często chodzę na czasami na ultralighta, czasami normalnie na spinning, także różne gramatury tych przynęt. Po prostu zmieniam pudełka, w których mam a to mniejsze, a to większe rzeczy i sobie tam dłubię. Ale mniejsza o pudełka. Spójrzcie sobie, że ta torba ma jedną przegródkę. Tu jeszcze do tego miarka. No i szmata, bo wiadomo, na rybach bez szmaty to jak bez ręki, zwłaszcza jak się gówno złowi, to można ręce umyć, prawda? I ta torba za te około 40 zł, powiem Wam, no średnio sprawdza się, bo ja moje wyjścia nad wodę są mocno ograniczone czasowo i stwierdziłem, że muszę mieć coś wygodnego, co pozwoli mi szybko zmieniać przynęty. I teraz tak, tu mamy starość, może nie jest stara, bo dużo jej nie używałem, ale tutaj mam torbę, która dzisiaj do mnie przyszła, jak ją tylko wyjąłem z pudełka, to stwierdziłem, że muszę to nagrać, bo jestem po prostu zakochany w tej torbie. Tamta kosztowała w okolicach 50 zł, a ta kosztowała 110, przy czym zobaczcie, otwieramy sobie małą klapę. Mamy tutaj pudełko, jedno co prawda, bo drugie wyjąłem. O, tak się to prezentuje w pełnej krasie. To pudełko jest dosyć duże i to w zestawie dostałem. Nie dokupowałem tego oddzielnie. Mamy tutaj ruchome przegródki, także możemy sobie do wielkości naszych przynęt dopasować to pudełko. No te pudełka dwa wchodzą do torby idealnie. Można tu sporo towaru nakłaść. Ale biorąc pod uwagę to, że na ogół nie biorę aż tak dużo przynęt, ale nawet gdybym chciał, zobaczcie, mam jedno pudełko, mam to podwójne, mam to z blachą, z blachami, przepraszam, i do tego mogę sobie jeszcze o szmaciuchę włożyć, bo jak już wspominałem, szmaciucha musi być. Mydło też czasami się przydaje, bo też tak wiadomo, jak gówniany połów, to mydło też wskazane. O, proszę. Porządek, nic nie lata, jest ok. Co więcej, matomiarka mi tutaj wchodzi idealnie pod ten bok. Tutaj do tej bocznej kieszonki, bo tutaj jest taka kieszoneczka zasuwana tylko niestety na jeden suwak. Szkoda, że nie jest podwójny, byłoby wtedy prościej się dostać, ale jest ok. Tutaj mamy też kieszeń taką, o, którą można sobie otworzyć całkowicie. Na upartego można tu też włożyć jedno pudełko. Ale ja bym sobie tutaj włożył kosę, rozwieracz, no i gdzieś tam szczypce bym miał pod ręką, ale gdzieś przełożyłem. Na upartego też jeszcze tutaj jedno pudełeczko można włożyć. To jeszcze jest przynęty potacie, to jest spółdzielnia pracy, przemysł drzewny, sprzęt rybacki. Także myślę, że starsza od
od wielu tutaj oglądających, o ile ktoś to obejrzy. Więc tak, tu mamy do tego jeszcze siateczkę na górze, możemy sobie coś tam takiego podręcznego włożyć. Myślę, że te szczypce też by pasowały. Mogła być trochę ta siateczka ciaśniejsza, bo jest dosyć luźna i się boję, że coś tu może wypaść, zwłaszcza jeżeli ją otworzymy, to ta klapa nam opada do tyłu i wtedy ta siatka pewnie nie utrzyma czegoś, co by tutaj włożył i nam spadnie, także mogłoby to być troszeczkę sztywniejsze. Trochę oczojebna, ale no bez przesady, nie musi być to kamuflaż i wszystko na zielono. Największa wada to jest dla mnie długość paska, powiem Wam szczerze, ja mam 1,90 m i torba z paskiem tej długości dosyć wysoko wisi mi na boku, także, a nie widzicie, przepraszam. O, mięciutko, ale paseczek mógłby być trochę dłuższy, może Wam pokażę, o, tak to wygląda. Nie jest długi, mógłby być dłuższy, ale powiem Wam szczerze, torba za 110 zł i ja powiem szczerze, jak tylko ją wyciągnąłem z pudełka, to się zakochałem. Jeżeli ktoś szuka czegoś wygodnego, to naprawdę chyba warto skorzystać. Torba stara, jak już wspomniałem, z Jacksona, no taka szmaciucha dosłownie, bo o, można ją zwinąć w kulkę i tyle, a ta jest torba jedna troszeczkę sztywniejsza i to mi się bardzo podoba. Ciekawe, jakby te pudełka wszystkie powyjmował, czy ona się nie złoży. Trochę się składa, ale jest ok. No kieszeń jest spora, także można tu sporo włożyć i będzie to w jako takim porządku. Także to jest na pewno zaleta tej torby. No i chyba nie będę tutaj żadnie przedłużał. Ogólnie jestem zadowolony. Gdybym miał oceny wystawiać, to myślę, że no 8 na 10 spokojnie. Dłuższy pasek i ciaśniejsza siatka na górze i byłoby idealnie. Bo tutaj jak coś włożymy, to pewnie... O kurde, nie widać. Tu jak coś pewnie włożę, to i tak by wyleciało, bo jest dosyć luźno. Ale dostęp do przynęt bardzo łatwy, także jest ok. No i tyle. Mam jeszcze ogólnie, jak już jesteśmy przy tematyce wędkarskiej, wybaczcie, że tak sapię, ale jestem przeziębiony, to zastanawiam się nad tym, żeby na tym kanale pojawiało się tego wędkarstwa więcej, bo zobaczcie, że tutaj troszeczkę tego sprzętu sobie stoi, wisi i inne rzeczy, także może tego wędkarstwa będzie na kanale więcej, z tym, że ja mam ten problem, że jestem wędkarzem jednego zbiornika, mam bardzo mało czasu, ostatnio jeżdżę tylko na wodę miejską, taką 3-hektarową, no ale zawsze coś tam może się uda złowić. Więc jeżeli będziecie chcieli, będziecie zainteresowani, to tych materiałów się pojawi więcej. Ja tego na dwa kanały chyba się rozbijał nie będę, także w tym filmie wszystko, do usłyszenia i na razie.